Po długiej niezamierzonej zupełnie niczym, a tylko brakiem wolnego czasu przerwie, wracamy do Pokémonów i na dzień dobry startujemy zestawem Pikarom. Zestaw prezentuje się w ten sposób. Jest to zestaw tak teamowy, w teorii limitowany na rynek amerykański, natomiast trafił również w nasze łapki. W środku, według opisu na pudełku, znajdziemy na pewno jednego gold foil carda Pikaroma, mamy też oversize'a, ewentualnie zwanego jumbo cardem, w zależności od tego, jak to woli sobie nazywać. Mamy 10 boosterów. No i oczywiście kartę do TCG Online. Nie przedłużając zbędnie, dobieramy się do tego i patrzymy, co złotego fajnego jest w środku. Mamy naszego pięknego złotego boksa, otworzymy sobie górę i dowiemy się do tego, co jest najważniejsze, najbardziej wartościowe. Najbardziej nam zależy na tym, żeby było idealne, wspaniałe i cudowne. Bez żadnych dziwnych artefaktów. No i powiem wam szczerze, że wygląda na to, że karta jest całkiem ładnie położona. Nie ma jakichś szczególnych wad. Więc powinno być nawet nieźle. Tył prezentuje się również w porządku. Można delikatnie przyczepić ją do wycinanych narożników, a to tyle. Mamy również tą samą kartę w wersji większej. Bardzo fajnie. Kolekcjonerska to naprawdę wygląda bardzo fajnie. Oprócz tego, co powyżej, mamy tutaj jeszcze boosterki. Mamy raz, dwa, trzy chillingi. Mamy dwa battle stylesy, mamy trzy evolvingi, mamy schowany kodzik i kolejne dwa chillingi. Czyli lecimy na pięciu chillingach, dwóch battle stylesach i trzech evolving skyach. Tutaj kodzik dla tych, co lubią sobie pograć. A co do tego kodu, to mam jeszcze dla was specjalną niespodziankę, ale to może potem. To co? Zacznijmy sobie może od Battle Stylesów, potem przez Chillingi przejdziemy, a skończymy na Evolvingach. Na dzień dobry, sprawdzimy sobie kodzik. Przewiniemy karty. Wita nas podniesta energia. A dalej trochę Pokémonów. Różnego typu, Level Ball, wspomniany wcześniej Electabuzz, Murkrow, Horsea, Karubi, Mr. Rhyme, Reverse Holo i Carviknight V. Na dzień dobry, witam na sławeczka, to zawsze przyjemnie. W końcu, dawno w boksach nie otworzyliśmy nic ciekawego, więc tym razem nam się udało. Więc mamy booster numer uno. Booster drugi i kodzik do niego. A, cztery karty przewinąłem i nie wiem, co zrobiłem. Na pewno jest to, co powinienem, natomiast mamy Pokémona na dzień dobry, a energię dopełnił dopiero potem. Jest śmieszniej. Spiral. Reverse Holo, a za nim zwykła jareczka, więc ten booster nie przyniósł nam nic sensownego. Booster numer 2. Numer 3. Chilling Rain. Cztery karty przewinięte. Elektryczna energia na dzień dobry. Porygon drugi. Rabot. Skowet. Gruki. Z pięknym wyżłobieniem od boosterka. Skorbani, Aron, Melami i Dugtrio. Sam raz Dadilana ponoć tapetuje tym ścianę, ktoś tak twierdzi. Nie wiem, nie sprawdzałem. Kolejny kodzik. Cztery karty. I wita nas energia zielona, Peony, Koffing, Shopet,
Skobet. Swrylfs. Blizzle. I Zabdozwi galariański. Bardzo fajna karta. Oczywiście w Alterarcie to jest dokładnie ta karta, którą by wszyscy chcieli, ale może to być ten pan i nikt nie będzie na niego narzekał. Na pewno, że wyskakuje z boostera. Mógł nie. Mamy kodzik. Wita nas energia wodna, Twackiej, Fuck Crystal, Finiperi, Krabler, Golet, Porygon, tym razem pierwszy Golet i Ice Rider Calyrex V. No spoko, to jest ewidentnie fajny boksik póki co, to są trzy fałeczki plus promki, które robią robotę. Na razie w mojej ocenie na pewno wartość boosterów się zwraca, a promki robią robotę same ze siebie. No jesteśmy dopiero w połowie. Kodzik. Karty przewinięte i wita nas znowu elektryczna energia. Mamy rękawiczki, drugie rękawiczki, Goleta, Porygona, Klobusa, Marepa, Ralfsa, Dirlinga na Reverse Holo, a za nim zwykła reczka. Ten boosterek nas nie rozpieścił, ale to nic nie szkodzi. Nie jest tak, że to był ostatni, jest ich jeszcze 4. Jest to ostatni boosterek Shinraina. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś fajna karciocha nam z tego setu wpadnie, zanim przejdziemy do samych najlepszych alterartów z Evolving Sky'a. Luffy, Tekuna, Sobble, Inkay, Skavet, Skarbunny, Diglett, znowu mamy zapytowanie pokoju w Łodzi by Dylan, Rage Helmet na Reverse Holo i Cresselia. Cresselia Holo. Evolving Skies. Od razu lepiej się rozrywają te boosterki, jakoś te szczelinga były takie strasznie delikatne. Już wiemy, że biały kodzik, znowu jakieś zmiany, ja się gubię w tym, kiedy kody są tak jak trzeba, kiedy są na odwrót, nie wiem, nie mam pojęcia. Na pewno mamy energię na dzień dobry, Fluffy'ego, Rianę, Rafflet, Dynię, jest śliczny Pikachu, Mofa. Na Reverse Holo mamy Scarfy, a za nią wiadomo już, że coś jest fajnego. Jest to Glaceon V-Max. Petarda. No. To teraz jak będziemy otwierali Celebration, to żeby nam ten fart został. Bo by się mu przydał. Cięcie całkiem w porządku. Nie ma tych jakichś dużych brzydkich krawędzi z tej strony. Centrowanie niezłe. Tył karty też bardzo fajnie. No kurczę, to jest super. Nie jest to alterart oczywiście, które mogłyby tutaj najcudowniejsze, najwspanialsze pod względem naszej zasobności portfela, natomiast ta karta również cieszy. Cieszy bardzo. Ja sobie podejrzę. Pozamieniali, pokombinowali. Nikt nic nie wie. Ognista energia. Copycat. Rubber Gloves. Golduck. Eevee. Hipcio, Reverse Holo i za nim Marshadow Holo. Rapid Strykol. Zmieścił nam się w kadrze, zostaje nam w takim razie ostatni booster z Evolving Skies. Czekajcie, to powinno zadziałać w ten sposób. O, teraz ja też nie wiem, co tam będzie, to jest spoko. Przewiniemy cztery karciochy. Mamy tutaj taką energię, mamy Pieseła, Goldaka, Eevee, Hipcio znowu, Skavi, mamy Aplina. A w przerwie, przed ostatnią kartą, którą mam nadzieję, że okaże się coś fajnego, muszę wam powiedzieć, że ten pierwszy kod, który widzieliście na samym początku filmu, daje wam 50% rabatu właśnie na ten box.
kto pierwszy, ten lepszy. Jest taki jeden rabacik, jednorazowe wpisanie takiego, tego kodu dokładnie w ten sam sposób, z tymi pauzami i tak dalej w naszym koszyku. No, da ci 50% rabatu właśnie na ten box, więc miłych polowań. A za nim flaple, więc mam nadzieję, że będziecie mieli więcej szczęścia, że bardzo zależy dokładnie na tym boksie. No, całość boksa prezentuje się dokładnie w ten sposób, wygląda naprawdę nieźle. Pikachu z Chrome'em dla wszystkich kolekcjonerów, dla ludzi, którzy lubią inwestować w te karty z nadziei, że kiedyś będą warte małą fortunę i kupicie sobie za to cokolwiek, albo będzie was stać na usługi tapeciarskie Dylana, to jest na pewno fajna karta. Do tego Glaceon, VMAX, Ice Rider, Calyrex, Zapdos Galariański i Corviknight V. Ja jestem zadowolony, mi się podoba. Wolałbym takie na pewno same otwierać niż żadne petardy, aniżeli to, co otwieraliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o Celebrations. Dzięki wielkie wszystkim, którzy wytrzymali z nami do końca. Miłych zakupów na naszej stronie Pikaroma i do zobaczenia w kolejnych filmach. A nie zapomnijcie zasubskrybować, żeby was nie omijały kolejne filmiki. Do zobaczenia!